Jakiego znaku jest sinus minus 210 stopni i cosinus minus 210 stopni? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to narysujemy sobie ten kąt w położeniu standardowym w układzie współrzędnych i popatrzymy na przecięcie jego ramion z okręgiem jednostkowym. No to narysujmy sobie układ współrzędnych i okrąg jednostkowy. O, już narysowałem. No i teraz narysujemy sobie ten nasz kąt. W położeniu standardowym, czyli wierzchołek kąta jest w środku układów współrzędnych. Jest to jednocześnie punkt, który jest środkiem okręgu o promieniu 1, okręgu jednostkowego. Teraz początkowe ramię kąta to jest półprosta, dodatnia półprosta na osi X. Czyli to jest nasze początkowe ramię kąta. Teraz kąt jest ujemny, minus 210 stopni. Ujemny kąt oznacza, że musimy iść w kierunku, obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara czyli w tym kierunku w tym kierunku musimy się obracać no to jest taka konwencja, że kierunek dodatni to jest przeciwny do kierunku obrotu ruchu wskazówek zegara natomiast ujemny to jest zgodny z ruchem wskazówek zegara no a o ile musimy się obrócić? no jak będziemy tutaj się obracać, dojdziemy dotąd, no to to jest 90 stopni, jak dojdziemy do osi Y jak pójdziemy dalej Dojdziemy tutaj, no to będzie 180 stopni. A mamy się obrócić o 210, czyli jeszcze o 30 stopni musimy się obrócić, czyli dojdziemy gdzieś tu. Więc to będzie końcowe ramię naszego kąta. To jest nasz kąt. To jest nasz kąt 210 stopni. No i teraz, co to jest? Sinus i cosinus tego kąta. No, końcowe ramię przycięło nasz okrąg jednostkowy w pewnym punkcie. No i wiemy, że współrzędne tego punktu, współrzędne tego punktu, to jest po prostu wartość funkcji cosinus i sinus. Współrzędna x to jest cosinus minus 210 stopni. A współrzędna y to jest sinus minus 210 stopni. Czyli takie są współrzędne. Tego punktu. Takie są współrzędne tego punktu. No to popatrzmy, która jest dodatnia, która jest ujemna, i będziemy mieli odpowiedź na nasze zadanie. No to widzimy, że współrzędna x, czyli cosinus, jest ujemna, bo jesteśmy po ujemnej stronie x, natomiast współrzędna y, czyli sinus, jest dodatnia, bo jesteśmy po dodatniej stronie osi y. Czyli sinus. Minus 210 stopni jest liczbą dodatnią, natomiast cosinus minus 210 stopni jest liczbą ujemną. No i rozwiązaliśmy nasze zadanie.